Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko. Moi drodzy, słuchajcie. Jak widzicie, na mojej głowie już czapeczka. Zrobiłem drugi addon do pirata. Tutaj gdzieś teraz możecie to zobaczyć sobie na tym filmiku, jak opowiadam. No i co? Generalnie, oczywiście przedmiotów nie pozbierałem, tylko kupiłem. Stwierdziłem, że samo wykonanie tego, no to są 3 taski, 9000 piratów. Może tak, może nie. Nie wiem, czy będzie mi się chciało za bardzo. Natomiast wszystkie te hooki, apache, peglegi, to zostawiłem, tego nie kupowałem, bo ceny na Tice są tragiczne. Nie wiem jak na waszych serwerach, możecie napisać w komentarzach, ale u nas jest masakra. I sam pierwszy addon kosztowałby bardzo, bardzo dużo. Dlatego stwierdziłem, że czapkę ok. A same te przedmioty do pierwszego addonu pozbieramy sobie sami. Co dzisiaj w planach, moi drodzy? Dzisiaj w planach rozpoczęcie taska na piraty. Spróbujemy gdzieś tam tego taska porobić, zobaczymy ile uda nam się tych piratów zabić. Liczymy na to, że w trakcie robienia taska wbijem 50 poziom, a następnie po wyciu 50 poziomu pójdziemy sobie wykonać, czy może rozpoczniemy, zobaczymy ile nam to czasu zajmie, Jean Quest. Ja zrobię Blue, Mateusz Green albo na odwrót, zobaczymy jeszcze. I na samym końcu później jeszcze Lucky Charmsy. Także to dzisiaj w planach. Już nie przedłużając, zabieramy się za huncik, widzimy się na wyspie Nargor. Ok, moi drodzy, jesteśmy już na wyspie Nargor. No i co? Zabieramy się za ekspienie, zobaczymy jak to nam pójdzie. O, Pegleg. Grałeś? Nie, na razie nie. Na razie nie mam czasu, zajęty jestem. Uwaga, moi drodzy, 50 level, achievement Seasoned Adventure, udało się. No co, dokończymy jeszcze teraz te kilka minut, bo już za chwilkę będzie SS. I lecimy, moi drodzy, robić tego Gina. Już weźmiemy sobie Hornballa, zobaczymy jak tam te strzały, czy to lepiej, czy gorzej, zobaczymy jak to będzie. Także widzimy się już prawdopodobnie gdzieś tam przy Melchiorze van Krachmund. Ok, moi drodzy, jesteśmy jeszcze na dragach. Po biciu 50 poziomu, jak wróciliśmy do depo,
Braliśmy Composite Hornbow, zakupiliśmy troszeczkę strzał i chcemy po prostu przetestować różnicę pomiędzy właśnie łukiem, a pomiędzy tymi spearami, enchanted spearami i tak dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja w to sieczę, chłopie. Piękne to jest. Okej, moi drodzy, 51 poziom. Tak nas tutaj wciągnęła ta miejscówka, że postanowiliśmy troszeczkę pekspić i z tego pekspienia wyszło to, że wbiliśmy cały level. Exp na godzinę około 160-170k na godzinę. Tutaj mamy. W miarę okej. Fajnie się tutaj expi, przyjemnie. Zdecydowanie Onyx Arrowy i Composite Hornbow lepsze od enchantów. Lepiej się expi. Niby nie ma tego shieldingu, ale jakoś nie odczuwam, żeby potwory mnie bardziej tyrały czy coś. Staramy się je trzymać na dystans, zresztą wiadomo, no dragi to głównie ogień. Także co, jeszcze czekamy chwilkę, aż Mateusz wbije swój poziom. No i co? No i widzimy się gdzieś tam przy Ankrachun. Okej, moi drodzy, jesteśmy już u Melchiora, udało nam się go znaleźć. Zapytaliśmy go o słowo przywitania. Dowiedzieliśmy się, że Dinowie, Dziny posługują się za pomocą specjalnych słów. I nawet jeżeli będzie to wróg, a posłuży się właśnie tym słowem, to nie wolno go zaatakować w ten sposób. Dowiedzieliśmy się, jakie to jest słowo i przez cały nasz quest oczywiście będziemy się posługiwali tym słowem, żeby się przywitać z dżinami. Jeżeli by się okazało, że nie przywitamy się w ten sposób, to zostaniemy podpaleni. Jedynym ratunkiem wtedy jest wizyta w świątyni. Dlatego co? Teraz udajemy się do poszczególnych dżinów, ja idę do swojego, Mateusz do swojego i widzimy się na miejscu, tam weźmiemy pierwszą misję. Moi drodzy, jesteśmy już w wieży dżinów. Porozmawialiśmy z dżinem Ubaidem. Powiedział nam, że wejść mogą tylko osoby, które gdzieś tam są efrytami albo zaprzyjaźnionymi dżinami tibijskimi. Natomiast po krótkiej dyskusji powiedział, że mogliby mieć z nas jakikolwiek tam pożytek, dlatego pozwala nam wejść do środka, jeżeli zdecydujemy się pomóc zielonym dżinom. Wysyła nas on do generała Balala, abyśmy rozpoczęli naszą misję. No i tam się teraz udamy, zobaczymy, co Balal nam zaoferuje. Okej, moi drodzy, po rozmowie z generałem Balalem dowiedzieliśmy się, że gdzieś tam, wiadomo, są walki między dżinami i potrzebują wsparcia suplementów z zewnątrz. Niestety zdarzył się jakiś incydent, w którym wszystkie suplementy zaginęły. Prawdopodobnie jakiś złodziej te suplementy ukradł. Dowiedzieli się również, z jakichś tam plotek czy pogłosek, że suplementy zostały skradzione przez kogoś, kto był człowiekiem i zamieszkuje Karlin. Balal prosi nas, abyśmy udali się do Karlin, znaleźli oszusta i złożyli raport z powrotem, co się generalnie dowiemy. Moi drodzy, tą misję będziemy kontynuowali w następnym już odcinku, albo za dwa odcinki zobaczymy, czy tam będziemy chcieli w następnym kontynuować tę godzinę, ale prawdopodobnie tak, dlatego bo już dzisiaj nam po prostu brakuje na to czasu. Także widzimy się za chwilkę na podsumowaniu dzisiejszych naszych poczynań. Okej, moi drodzy, znalazłem pewien bug, takie sprostowanie. Sam złodziej znajduje się w mieście Tais, natomiast my mamy się jeszcze udać do miasta Karlin, żeby znaleźć jakąś wskazówkę na ten temat.
Przynajmniej tak zawsze to było. Jeżeli coś się faktycznie zmieni, to jeszcze dowiecie się w następnym odcinku. Natomiast z tego co pamiętam, najpierw właśnie szło się do Karlin, żeby dowiedzieć się jakąś wskazówkę na temat właśnie tego, kto może być złodziejem. A dopiero później szło się do Tice, żeby tego złodzieja odnaleźć. Ale o tym jeszcze zobaczymy, bo tutaj coś jest jakiś mętlik. Zauważcie, że NPC Balal mówi nam o tym, że złodziej jest gdzieś tam w tym Tice i każe nam również pójść do Tice, żeby się dowiedzieć, jako zrobić jakąś wskazówkę na temat tego, kto jest złodziejem. Wydaje mi się, że troszeczkę inaczej to się robiło. Możecie też napisać o tym w komentarzu, bo powiem szczerze, troszeczkę się zaskoczyłem teraz. Okej, okay, widzimy się na podsumowaniu. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w depo Darashi. Jak widzicie w Buggy Backpacku i w Moon Backpacku standardowo nasze loty. Loty z dzisiejszych piratów oraz z dragów, które później sobie biliśmy już po wbiciu 50 poziomu. To dzisiaj zrobiliśmy. Troszeczkę taska, około 450, prawie 500 piratów zabitych. Wbity 50 poziom, oczywiście achievement za ten 50 poziom. Oprócz tego zrobiliśmy jeden huncik i wbity kolejny 51 poziom na dragach i rozpoczęliśmy quest na Gina. Ja robię Green Gina, Mateusz robi Blue Gina. No i co? Będziemy kontynuowali jutro. Jeżeli wam się podoba odcinek standardowo, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie po sobie komentarz, zostawcie subskrypcję i wpadajcie do naszej grupy na Facebooku, a także na naszego bloga. Na teraz wam dziękujemy. Trzymajcie się wszyscy. Piąteczka dla was. Cześć! Cześć!